Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj wspólnym motywem czytań jest motyw drogi. Mamy Pawła, który wyrusza w trzecią swoją podróż misyjną. Dopiero co wrócił z drugiej, tak, pewien czas spędził w Antiochii i znowu wyrusza. Następną podróż, ponad 4 lata będzie trwać ta podróż. Oczywiście to, co Pawła uruchamia do tej drogi, to jest poczucie odpowiedzialności za te wspólnoty, które jakoś powstały w związku z jego poprzednią drogą. Idzie umocnić tych uczniów, czuje się odpowiedzialny za ludzi, którzy od niego zaczerpnęli wiarę, więc mamy też Apollosa, który jest w drodze z Aleksandrii, najpierw do Efezu, potem z Efezu do Koryntu. I przy Apollosie właśnie podkreślone dwukrotnie, że nauczając wiary, tak naprawdę uczy drogi. Uczy drogi pańskiej. Pryscyla i Akwila wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Przekazywać wiarę, uczyć chrześcijaństwa, znaczy uczyć drogi pańskiej. I jaka jest droga Pana? I tu odpowiedź pada w Ewangelii. Jezus mówi: wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Droga Pana to jest droga od Ojca do Ojca. Od Ojca to znaczy, że ta droga jest posłaniem. Chrześcijanin idzie w drogę nie dlatego, że go nosi. Nie. Muszę gdzieś iść, nie. Wtedy to se siądź. Siądź i posłuchaj, co ci Ojciec powie. Jak Ojciec mnie posłał, ja was posyłam. Wyszedłem od Ojca. Jezus mówi o tym, że został posłany na świat. Za Jego drogą kryje się posłanie. Chrześcijanin rusza w drogę, kiedy czyta, że posyła go w tę drogę Ojciec, nie? To bardzo wiele wyznacza, że idę do ludzi nie tylko dlatego, że chcę się z nimi podzielić jakąś mniej czy ważną prawdą, tylko dlatego, że Ojciec mnie posłał. To,
To wyznacza też całą duchowość tego spotkania, cały jego klimat, całą miłość, jaka musi być wpisana w każde potem spotkanie z ludźmi, bo jestem posłany przez Ojca. Więc miarą przeżywania wiary jest to, że ona jest takim spotkaniem na modlitwie z Ojcem, że mnie uruchamia, że mnie wysyła. Tak? I drugi motyw, który tę drogę opisuje, to jest cel. Nie? Celem nie jest jakieś miejsce, tylko celem jest znowu relacja z Ojcem, bliskość z Ojcem, komunia z Ojcem. Takiej drogi nie da się uczyć inaczej, jak samemu po niej chodząc. W tym sensie chrześcijaństwo jest nauczaniem drogi, a nie jest nauczaniem mapy albo geografii. Nie, tylko jest nauczaniem drogi. Amen.